rozpakować? Rozpakujcie je. To zakręcę, tak? Absolutnie te dwie prace, to się wszystko trzyma kupy, no. Sztuka, wie pani, była, jakby jest i będzie tym kołem zamachowym cywilizacji, który jest przed kulturą. Jeżeli nie ma sztuki w danej grupie, jakby tam, danej społeczności, to ta grupa się nie rozwija. Sztuka jest tym elementem, który wyprzedza kulturę współczesną. Byliśmy przez tydzień na wsi i nic tam nie robiliśmy. Dla mnie to było dość specyficzne doświadczenie takiego nic nie robienia przez tydzień i po prostu bycia w naturze i w przyrodzie. Mógłby ktoś powiedzieć, że po prostu roztrwoniliśmy ten czas, natomiast zaowocował taką wystawą. Zdecydowanie narastała w nas chęć malowania, bo przez tydzień mieliśmy zakaz malowania czegokolwiek i po tygodniu każdy z nas prawie już wybuchł, żeby koniecznie wrócić z tego pleneru i zamknąć się w pracowni i malować. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Banku PKO BP, a także w imieniu Banku PKO BP. Bardzo cieszę się, że Państwo tak licznie przyszli na wystawę prac uczniów pana profesora Leona Tarasewicza, który jest tutaj razem z nami. Każdy z tych młodych studentów dał radę i mamy ciekawą wystawę, która nie jest żadną jakąś turecką wystawą, ale jest normalnie wystawą młodych artystów. Dlatego bardzo dziękuję za możliwość zorganizowania tego pleneru bankowi i z drugiej strony myślę, że będziemy poprzez dalsze pokazywanie tych prac jakby pokazywać, co można zrobić z takiej współpracy. Bardzo dziękuję Państwu. Będąc w Sejnach, zauważyłem, że w tym mieście jest wielokulturowość. Idąc do sklepu na przykład, ludzie nie mówili tylko po polsku, ale mówili i po białorusku, i po litewsku. I w związku z tym namalowałem obraz z pogranicza. Obraz jest zatytułowany Pielgrzymowanie i jest o tym punkcie, który jest punktem wyjścia, a jednocześnie punktem powrotów, czyli miejscem, w którym się rodzimy, dlatego też tam są kolory przeciwstawne wokół tego punktu, w którym często krzyżują się różne sytuacje, różne prądy światopoglądowe, kulturowe, religijne, które może się pozornie wydawać mało interesującym miejscem, szczególnie z punktu wielkiej historii przepisanej przez duże H, ale często ludzie pochodzący właśnie z takich małych miejsc tworzą tą dużą historię.
tytuł Nie jestem prorokiem, bo mam inne zajęcia, jest nawiązaniem do wiersza Miłosza, Piosenka o końcu świata. I to jest moja wariacja na temat końca świata każdego z nas, czyli że tak naprawdę to nie będą trąby anielskie i jakieś spektakularne wydarzenia, tylko po prostu w którymś momencie przyjdzie koniec dla każdego z nas. Nawiązałam trochę do takiego wchodzenia w głąb obrazu. To wchodzenie w głąb obrazu też się wiąże z takim wchodzeniem w głąb lasu, w głąb jakiejś takiej przestrzeni natury. Sam tytuł jest dość długi, może go zacytuję. Każdy, kto tam wejdzie, czołga się aż do rana samym środkiem gęstwiny. Jest to odniesienie też do Miłosza, do tego, co on pisał o przyrodzie, o świecie, o jakiejś takiej możliwości naszego istnienia i naszego bycia na ziemi. Równie dobrze można było to namalować na jednym płótnie, natomiast ten podział taki sztuczny, chciałam zaprzeć tych wielu płótnych, że są sztuczne podziały wprowadzane, prawda, między ludźmi, no bo dlaczego tego nie mogę namalować na jednym płótnie? Nie mogę, ale chcę pokazać te granice, które są takie niewidoczne, a z jednej strony bardzo jaskrawe. Kierowałam się pewną historią, która zdarzyła się właśnie w Krasnogródzie. Otóż Miłosz, będąc nastoletnim chłopcem, spędzał tam wakacje i uczył się tanga u pięknej, rudowłosej kobiety. Pewnego poranka Miłosz, przechadzając się pod oknem swojej ukochanej, ujrzał właśnie Edwarda w jej mieszkaniu, w jej oknie. I to doprowadziło go do próby samobójczej. Bezpośrednią inspiracją do namalowania tego obrazu była dla mnie twórczość Miłosza, szczególnie Dolina Issy, w której przyroda i natura odgrywa istotną rolę i ona jest chaotyczna i jest czymś, czego nie można zrozumieć i czymś tajemniczym. I ten obraz jakby był też syntezą moich doświadczeń, które wyniosłam z tej książki, ale także tego pobytu w Stejnach, naszego wspólnego. Jakby miała to najkrócej ująć, to jest to wyzwanie. Wydaje mi się, że Leon z nas wyciąga, z każdego z nas wyciąga coś indywidualnego. Z jednej strony pokazuje nam wielką przyjemność i siłę, jaką można czerpać z malarstwa, jak to jest własny język i własny azyl, własny świat, ale z drugiej strony pokazuje nam od samego początku, jaka jest za to cena.